Cześć, tu Ernest. To, co właśnie widzieliście, jest pierwszym zwiastunem wielkiego eventu na koniec sezonu, zaplanowanego na prawdopodobnie 3 czerwca. A w tym filmiku odkryjemy sekrety najnowszej aktualizacji na temat eventu, sezonu trzeciego, darmowych nagród i nie tylko. Zaczynając od zmian na wyspie. Od startu sezonu mogliśmy podejrzeć, jak Kamienna Rodzina wygrzybuje się spod ziemi na słońce na nowej wyspie. 2 tygodnie temu Kamienna Rodzina w końcu stanęła na nogi i ruszyła w drogę. W tym tygodniu mamy pierwszy pełnoprawny postój. Młody podziwia widoki z rozbitym sterowcem UR, a tata główkuje, jak zdjąć ich pieska, który wlazł na dach wieżyczki. Mama za to bada kapustę. Ostatnio odwiedziliśmy również Bananka. Bananek na przestrzeni ostatnich kilku tygodni trochę naknocił. Najpierw spartaczył zadanie bojowe od rebeliantów, ujawniając ściśle tajne dane siódemki. Po tej akcji zdegradowano go z powrotem do roli kierowcy i rozbił lodziarnię. Następnie zabrał się za kierownicę autobusu i kolejna kraksa. Dziś spotkamy go przy latarni morskiej, gdzie pilotując dźwig z uchwytem magnetycznym, cudem, wyjął z wody rozbitą cysternę z siorbem. Tym razem Bananek, na haju pewności siebie, siądzie za kółkiem ciężarówki, może i z cysterną. Twórcy gry nie zapomnieli dodać kolejnego, różowego konteneru do układanki na pustyni. To już 6 kontenerów. W komentarzach obstawiajcie, jaki kolor będzie następny oraz za którym kontenerem to wszystko runie w dół. Ja liczę na zielony i 9 kontenerów. Niżej, na zakaktuszonym terenie, dodano 2 nowe pachołki, co reprezentuje 9 tydzień sezonu drugiego. W jaskini dowództwa znajdziemy nowe sekretne pomieszczenie. Niestety, jest ono zamknięte za niezniszczalnym włazem. Jakby tu... O. Już pomijając kwestie ich badziewnych zabezpieczeń, to w środku znajdziemy terminal i stół z wyświetlaczem holograficznym. Ta lokalizacja przyda wam się do wyzwań rebelii 9 tygodnia. Co ciekawe, robiąc wyzwania tego tygodnia, po wejściu w interakcję z tym terminalem, możemy wyczytać podstawowe zapisy o kilku postaciach. Moja ulubiona jest o Bananku. Bananek ma na koncie 1274 wykroczeń drogowych i ponad 500 000 sztabek złota długów. To zadanie ujawnia nam również, że Geno, głowa UR, skasował wszystkie dane na temat sióstr siódemki. To były te małe zmiany, ale pierwsze skrzypce zagrała machina zagłady urojonego reżimu. Wszystkie rzeki na północno-wschodniej części wyspy stoją teraz suche, jako iż w zalewie zdobyczy wzniesiono mrożący krew w żyłach zderzacz, tętniący złotą energią. Zderzacz jest otoczony przez siły UR. Na terenie fortecy spotkamy szablozemnego i kilku pomagierów. Do tego armaty, skrzynki, a na górce obok w pojedynkę patroluje Dr. Sloan. Zderzacz jest nie tylko miły dla oka, ale również i przydatny. Wokół machiny zagłady jest wir powietrzny, dzięki któremu można wylecieć wysoko do góry. Na początku można było dodatkowo aktywować efekt niskiej grawitacji po zetknięciu się związkami energii. Ponieważ to było trochę zepsute w połączeniu z armatami, wyłączono ten efekt. Zderzacz na dzień dzisiejszy jedynie wygląda groźnie i wyrzuca nas w powietrze, ale to dopiero początek. Dokładne przeznaczenie tego asa w rękawie UR nadal stoi pod znakiem zapytania. Jedno jest pewne, zderzacz będzie bardzo ważną częścią eventu i tak jak poprzednia machina zagłady, wypełni swoją rolę przynajmniej tymczasowo. Z zarysów fabuły nadchodzącego komiksu Fortnite Marvel Zero War oraz kilku wycieków możemy być pewni, że punkt zerowy powróci na scenę. Ogólnie zalew zdobyczy od początku w Fortnite był bardzo ważnym miejscem. Za cel obrało sobie go wiele złoczyńców z chrapką na przeogromną moc. A to dlatego, bo właśnie pod zalewem zdobyczy znajduje się punkt zerowy. Kiedy siódemka będzie szarpać się z Orionem reżimem o kontrolę nad punktem zerowym i mostkiem, my, gracze, otrzymamy zadanie specjalne. Posłuchajcie głosówki początka na 10 tydzień. A więc Jones powiedział ci o naszych planach naprawy mecha. Tak między nami. Uruchomienie mecha to nasza jedyna nadzieja. Naprawy już trwają, ale nawet jeśli paradygmat wróci, będzie potrzebować drugiego pilota. Tak jest, siódemka buduje nowego mecha. Jak już się pewnie domyślacie, twórcy gry gotują nam epicką kulminację wojny przeciwko UR, podczas której będziemy mogli sterować mechem, ramię w ramię z Paradygmat. Paradygmat na pewno się pojawi. Do plików gry dodano model Paradygmat w nowym wydaniu. W czasie nieobecności zmodernizowała swoją zbroję. Do gry dodano również w końcu Jonesa Uciekiniera. To najnowsza wersja prawdziwego Jonesa. Wycieki wskazują na to, że obie te postacie w nowych skinach pojawią się na evencie, ale nie są gotowe jako skiny do sklepu.
sklepu. Wejdą prawdopodobnie dopiero w trzecim sezonie. Oprócz tego to Hypex dał znać, że tuż przed albo tuż po evencie do sklepu zawitają dwa wyjątkowe przedmioty związane z nim. FN Assist podaje, że jednym z tych skinów może być mech 7 jako skin z 4 stylami kolorów. Co ciekawe, grafiki na tło tych skinów do sklepu są niezaszyfrowane. Wygląda na to, że na pewnym etapie eventu będziemy w kosmosie. Plan A UR, czyli wyłączenie budowania i sterowce, nie wypalił. Pora na plan B. Co jeśli zderza, czy wystrzeli w niebo potężny promień, który rozerwie barierę wokół rzeczywistości Zero, odsłaniając kosmos wokół świata Fortnite? Wyspa wtedy stałaby się bardzo niebezpiecznym miejscem, a w tym czasie UR zająłby się odbiciem punktu zerowego, zanim zrobi to siódemka. Ale to tylko teoria. Dalej w temacie skinów, to już niedługo będziemy mogli odebrać całkowicie za darmo zestaw wulkanicznej skrytobójczyni. Jej pakiet zawiera strój oraz 3 proste wyzwania, za wykonanie których będzie plecak, malowanie i zbierak. Wulkaniczna skrytobójczyni pojawi się na Epic Games Store i w sklepie w grze na PC-tach. To przedmiot ekskluzywny na tą platformę, więc jeśli gracie na przykład na konsoli, to pakiet możecie odebrać na kompie czy laptopie rodziny lub znajomego. Pakiet powinien wejść jeszcze w tym tygodniu, w czwartek 19 maja, około 16. Pamiętajcie, że tylko na Epic Games Store. Z innych nowych skinów mamy nowy pakiet startowy Min Jun. Jego zestaw zastąpi Zoe Clash na początku trzeciego sezonu. Dalej, Fortnite dodał bambiki z rozdziału drugiego jako skiny. Będą dwa pakiety, męski i żeński oraz lotnia i zbierak. Te skiny powinny wejść do sklepu po prostu za fałdolce. Następna jest Wieczna Wędrowniczka. To żeńska wersja Wiecznego Voyagera z sezonu 10 rozdziału 1. Co ciekawe, Wieczny Voyager miał obsesję na punkcie punktu zerowego. W swojej ostatniej chwili wskoczył do punktu zerowego, co wysłało go w podróż do różnych rzeczywistości w kawałkach. I akurat przed eventem wchodzi jego żeńska wersja. Zimowa Bomberka to kolejny nowy skin, ale ponieważ nie ma gotowej ikony ani nazwy, raczej nie pojawi się w sklepie w tym sezonie. Dodano też nowego skina FNCS, co fajne, jego plecak podlicza nasze likwidacje zdobyte w meczu. To jest Tony. Będzie częścią nowego pakietu ratowania świata w trzecim sezonie. Pojawił się też szereg nowych emotek GG, które pewnie będą za darmo, oraz takie oto dwie tajemnicze emotki, które, co ciekawe, według nazwy kodowej są przypisane do sezonu trzeciego. Być może to nasze pierwsze spojrzenie na dwa skiny z karnetu bojowego. Do sklepu z okazji FNCS-ów zawita jeszcze nowy pakiet muzyczny, a członkowie ekipy otrzymali nowe style do skina, ekran wczytywania i pakiet muzyczny w wersji instrumentalnej. Okej, zróbmy sobie przerwę od skinów. Mam dla was jeszcze kilka innych ciekawych informacji na temat eventu, ale najpierw rzućmy okiem na dzikie tygodnie. Na ostatnie 3 tygodnie sezonu drugiego twórcy gry przygotowali nam takie oto zestawy wyzwań. W grze już jest aktywny tydzień pierwszy, który przywrócił do gry karabin i minigun z ubocza. W następnym tygodniu na polu bitwy pojawią się z powrotem railguny i skanery. W ostatnim tygodniu będzie więcej sztabek złota i wszystkie usługi będą przecenione. W trybie areny aktywowano z powrotem możliwość uzupełnienia drużyny. To dobra opcja dla graczy, którzy nie chcą wbijać piątej dywizji dla modowania solo, a nie mają z kim grać. W trybach areny na polu bitwy wyłączono również strzelanie z armat, ale samego siebie dalej można wystrzelić. Dalej, posłuchajcie wiadomości od Epic Games. Poczynając od tej aktualizacji, fałdolce kupione na PlayStation będzie można wydawać na innych platformach obsługujących wspólny portfel Fortnite. Po drodze dam też znać, że Fall Guys ogłosił, że 21 czerwca stanie się darmową grą na wszystkich platformach. Na PlayStation, Xboxie, Switchu i Epic Games Store. Okej, to tyle o Fall Guys. Epic podobno testuje wystawę w trybie kreatywnym 2.0, gdzie najciekawsze kreacje graczy byłyby prezentowane na mapie Battle Royale. Teraz, na koniec, event. Zateo dał znać, że zaszyfrowana paczka plików eventowych waży aż 850 MB. Dla porównania, event finału rozdziału drugiego ważył 320 MB, a event Galactusa 800 MB. To będzie mega event. By the way, event ma nazwę kodową Armadillo albo Armadillo. Egyptian Fortnite Leaker wymienił postacie, które wystąpią na tym evencie ze swoimi własnymi dialogami. Będą to Paradygmat, Początek, Fundament, Sloan i Komputer. Komputerem prawdopodobnie jest interfejs mecha albo system mostka, który mogliśmy już usłyszeć na evencie odwrócenia wyspy. Możliwe, że będzie więcej postaci, ale te są pewne. Ten sam wydobywca danych zauważył też, że głosówki Rebellii na 11 tydzień są zaszyfrowane, więc albo zawierają ważne informacje dotyczące eventu lub sióstr, albo przemawia w nich postać, której wcześniej jeszcze nie słyszeliśmy. Być może to będzie Paradygmat. Innym ciekawym wyciekiem są dźwięki impulsów zderzacza. Gdy będziemy bliżej eventu, raz na jakiś czas zderzacz będzie emitował potężne pulsy. Posłuchajcie sami tych dźwięków.
Ze zderzaczem są również związane efekty termowizji i szybszego biegu. Może będą aktywowane przez te impulsy? A muzyka, która teraz leci w tle, będzie wstępną muzyką w trybie do eventu. I jeszcze jedna mała ciekawostka. Gracze, którzy nie zdążą wbić na event, a będą dalej w lobby, zobaczą taką oto animację. Ciekawe, gdzie te tunele prowadzą. PQ udostępnił jeszcze kilka innych informacji na temat eventu, które sugerują, że być może na evencie, dosłownie, sięgniemy księżyca. Na ekranie teraz będzie widać całą listę wydarzeń, których możemy się spodziewać, ale uwaga, to są spoilery. Dodam jeszcze informację, że po evencie będzie przynajmniej jedna noc przerwy technicznej. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!